Święty, gdzie Duch mieszka i działa w nas. Grupa pierwsza biała z dekanatu Świętej Trójcy. Przewodnikiem pieczynki był ojciec Marcin Żochol, któremu dziękujemy za posługę. Pomagali go kapłani ksiądz Józef Wachowiak, ksiądz Jakub Stanecki, ksiądz Rafał Siwek, ksiądz Mariusz Zięckiewicz i ojciec Michał Gawrylu. Wszystkim kapłanom dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy także braciom kleryków naszego pomiejskiego seminarium bratu Przemysławowi i Jacintowi, czy Jackowi z Kamerunu. No ale też dbali o ciało, widzę na dalej. Kuchnia, szefowa kuchni Agnieszka, Wiesława, Stanisława, Monika, Agnieszka, Krystyna, Czesław i Marzena. Wszystkim zapłać, że dbali o was, żebyście mogli spokojnie dotrzeć tutaj po czerniach do Matki Bożej. Kierowcom i obsłudze pielgrzymki Mirosławowi, Pawłowi, Michałowi, Jackowi, Januszowi i Zenonowi. Bóg zapłać. Tak, w czasie... On tu jest. A, tu w wózeczku. Pozdrawiamy. Gratulujemy. Najstarszy pielgrzym Stanisława Rybak, 75 lat. Wielszowska, pierwsza pielgrzymka przybyła po raz 280. Przez 3 dni pątnicy pokonali 100 km. Wytrwale podążali do Częstochowy, by pokonić się przed królową Polski, wędrując, dawali świadectwo wiary, spotykali się na wspólnych eucharystiach, czuwaniach i apelach jasnogórskich. Pokonywali trud i zmęczenie. Dziś jednoczyli w jedną pątniczą rodzinę. Ze wzruszeniem oddają hołd czarnej Madonie. W tym roku, realizując hasło z obrudnicą Ducha Świętego, pielgrzymi skupiają się na szczególnej roli Maryi w Kościele. Dzięki swej otwartości Maryja może być pośredniczką Bożych łask. Jako Matka Kościoła, otwarta na działanie Ducha Świętego, czuje się odpowiedzialna za każdego człowieka. Wydarzenie z Kany Galilejskiej pokazuje czułym okiem Matki. Złożyć wszystkie sprawy. Dlatego jak wejdziecie do kaplicy i spojrzycie na jej oczy i zobaczycie, jak ona wskazuje na Jezusa, usłyszycie: zróbcie wszystko, co Jezus mi syn wam powie. Nie w te dni. Zapomniałem powiedzieć, że tutaj jest obsada, ojciec Andrzej, ojciec Tomasz, wypracowali to, aby was uzdrawiać. Myślę, że jeszcze brat Szczepan jest też, który chodzi z wami. Andrzeju! Andrzej, Andrzej! Uhu!
jako wóz. Zbliża się pierwsza pielgrzymka z Myszkowa. Choć nie ma tablicy, dobrze tutaj ksiądz Piotr, kierownik jest i powiedział, że to Myszków pielgrzymuje, że zbliża się do Matki Bożej. Proszę, zapraszam Was. Pielgrzymi z Myszkowa, który po raz 36 przychodzicie tutaj do Matki Bożej. Przedemnie mieli podejdźcie tutaj bliżej, aby jej oddać hołd i miłość. Zapraszam Was. Tutaj bliżej jeszcze podejdźcie. Jak widziałem, udzieliłeś wywiadu w telewizji Wszem i Wobec. Potężna telewizja. Ale co mi opowiadałeś? Nie. Wydarzenie Jasnej Góry, jakie jest?
To jest wydarzenie, któremu na imię wasza wspólnota, wasza pielgrzymka, to, że stajecie tu u stóp Jasnej Góry przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, to jest największe, ostatnie wydarzenie z dziejów Jasnej Góry. Historię tego miejsca piszecie przede wszystkim wy, pisali nasi ojcowie, piszemy my i mamy nadzieję, że po nas przyjdą ci, którzy wezmą dar łaski i przeniosą w następne pokolenia. Przybywacie utrudzeni, ale szczęśliwi. To, co kosztuje, to, co jest wysiłkiem, prowadzi ku szczytom. Przybyliście na Jasnogórski Szczyt, na Jasną Górę, do domu Matki. Weszliście do cudownej kaplicy Matki Bożej, pragnęliście stanąć przed nią i ona na was spojrzała. Gdziekolwiek stanęliście w kaplicy, ona ma tak przenikający wzrok, że patrzy prosto w serce i zapamiętała każdego z was. I z tym wizerunkiem Matki Bożej, z tym spojrzeniem chcemy wrócić do naszych domostw. Ale póki co uświadamiamy sobie, że szliśmy w pielgrzymce pod hasłem z oblubienicą Ducha Świętego. Jesteśmy tutaj już na Jasnej Górze, w wieczorniku polskiego narodu. Jesteśmy my, jest Maryja, jest klimat wieczornika, jedno serce i jeden duch. I każdego z nas, naszych rodzin, serce pielgrzyma. I przyszliśmy dziś tutaj, by usłyszeć również słowa przestrogi. Słowa mówiące o ciasnej bramie. To droga przykazań Bożych. To droga sakramentów świętych. To droga miłowania Boga i człowieka. I jeżeli jesteśmy na Jasnej Górze, to chcemy sobie uświadomić, że ta droga prowadząca przez ciasną bramę składa się z trzech rzeczywistości przede wszystkim, z trzech punktów. Mówił święty Jan Paweł II, że Jasna Góra to konfesjonał i ołtarz narodu. Wszyscy, którzy przybywamy na Jasną Górę, innym człowiekiem chcemy wrócić do naszych domostw. A ta droga do tego, by innym wrócić, prowadzi przez konfesjonał. Miłosierdzie Boże zbawia każdego z nas. Miłosierdzie Boże nieustannie, pilnie potrzebne jest światu. Kiedy mówię, zgrzeszyłem, tym samym Bóg mówi. Najpiękniejsza, cudowna, częstochowska.